Cześć kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Mierzymy. Słuchajcie, dzisiaj chciałabym powiedzieć Wam o kilku rzeczach, że dziewczyny trochę większe niekoniecznie muszą chodzić tylko w czarnych ubraniach, tylko w czarnym odcieniu, maskować się, nie bójmy się kolorów, nie bójmy się, słuchajcie, kwiatów, wzorów, seledynów. Jeżeli jest lato, jeżeli są ciepłe dni, jest wiosna, no to jak najbardziej takie kolory możemy zakładać. I dzisiaj pokażę Wam kilka moich ulubionych rzeczy właśnie w takich odcieniach. Ja jestem fanką kimono, bardzo lubię takie narzutki, kimono, przewiewne. Zakładam zazwyczaj albo krótki rękawek pod nie, albo koszulkę na ramionczkach. Także chciałabym Wam powiedzieć, żebyście absolutnie się tym nie stresowały, nie przejmowały. To jest świetna sprawa, takie kimono jest bardzo przewiewne, nie przegrzejemy się w tym, będzie nam bardzo wygodnie. I mam trochę, słuchajcie, tego typu rzeczy. Dużo też już nie noszę. To są takie, które najbardziej lubię, które najbardziej mi odpowiadają. Dlatego jeżeli macie ochotę zobaczyć kimona w moim wykonaniu, do czego je noszę, zazwyczaj albo do leggingsów, albo do jeansów, to zapraszam serdecznie do oglądania. No i co? I zaczynamy. Słuchajcie, pierwsze moje ulubione, które mam na sobie i ono jest, wiecie co, tak naprawdę do wszystkiego, bo jeżeli mam na sobie strój kąpielowy, to też jak chcę gdzieś podejść, wiecie, nie świecić tyłkiem, to takie kimono też na siebie zakładam. I słuchajcie, ono jest z jakiejś chińskiej strony, ono jest z jakiegoś Shein, czy z jakiegoś jeszcze kiedyś Matko Romui chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. Jest bardzo fajne. Ja najbardziej lubię je nosić właśnie do białych koszulek i do leggingsów. Także bardzo lubię, bardzo dobrze się czuję i tak jak mówię, albo zakładam sobie do tego czarne leggingsy, albo właśnie jeansy. Także pierwsze prezentuje się tak. Zobaczcie, tutaj naprawdę dużo się dzieje, bo jest i biel, i seledyn, i kolor niebieski, ale fajna sprawa. Nie bójmy się kolorów, szczególnie kiedy jest taka piękna pogoda, kiedy jest tak ciepło, więc to wszystko, zobaczcie, prezentuje się tak. Dobra, ściągam to i zakładam kolejne. Jeżeli szukacie fajnych kimono, polecam Wam sklep Yours, polecam Wam Shein, polecam Wam wszystkie te chyba Rose Gal, chińskie strony, bo są naprawdę śliczne wzory i niedrogie. Dobra, założę sobie teraz kolejne i słuchajcie, to jest też, wydaje mi się, że z Shein i już Wam pokazuję, jak wygląda. To jest takie największe, więc też fajnie się nim gdzieś na plaży czy na basenie opatulić i wygląda tak, zobaczcie, jest bardzo wzorzyste, jest bardzo, bardzo duże, zobaczcie, jest naprawdę ogromne, ale tak jak mówię, lubię takie rzeczy. Niektórzy też je sobie tutaj związują, także leggingsy, biała koszulka, jakieś fajne okulary, jakaś super torebka, no i jak najbardziej w takim kimono można sobie latać. Zobaczcie, jakie piękne wzory ma. Śliczne jest. Kolejne, które mam, ale dzisiaj jest gorąco, słuchajcie, to takie, bardzo w podobnym stylu. Już jeansów dzisiaj nie będę zakładać, ale tak jak mówię, fajnie to wygląda też, taki sandałek do jeansów. Nie wiem, jeżeli nosicie shorty, to moim zdaniem, zobaczycie, super sprawa. Taka biała koszulka, shorty króciutkie jeansowe i takie kimono. Proszę bardzo, już Wam pokazuję. No właśnie, wiecie, one się po prostu układają tak jak chcą. Jeszcze włos poprawię, mój taki tik, słuchajcie, ale ciężko mi się go naprawdę pozbyć. Dobra, także to wygląda tak. I one wszystkie, tak jak mówię, są bardzo podobne. Możecie założyć sobie pod spód czarną koszulkę. Ja zaraz to uczynię do tego ostatniego kimono, które chciałabym Wam zaprezentować. No i co? Możecie też sobie związać, jak tam już lubicie. Bardzo przewiewne, więc nie ma opcji, żebyście się w tym jakoś przepociły, odparzyły itp. itd. Także tak się prezentuje kolejne. Nie wiem, czy Wy mnie widzicie, nie wiem, jak sobie ten statyw ustawiać, ale chyba tak widzicie mnie w całej okazałości. Tak mi się wydaje. Dobra, i ostatnie przymierzę może do białej i do czarnej koszulki, żeby był jakiś po prostu kontrast. Dobra, to najpierw zakładamy do białej. To jest takie, to już jest właśnie takie, słuchajcie, tylko ala, bo tu już brzucha sobie nie zakryje nim na pewno, ani się jakoś tam nie okryje, na przykład jeżeli założę strój kąpielowy, ale bardzo lubię to kimono, często też mnie pytacie, skąd jest i wydaje mi się, że to jest chyba Rose Gal. Dobra, już Wam pokażę w białej, jak to wygląda, widzicie? Ono już jest dużo, dużo
mniejsze, już sobie jakby nie przykryje się nim. Także to się prezentuje tak, jest bardzo długie. Ono jest naprawdę mega długie, patrzcie, ono jest, zobaczcie, aż do ziemi. Dobra, także może jeszcze jak macie ochotę i macie chwilę, to przymierzę je do czarnej koszulki. Jeżeli kimono jest na przykład jednokolorowe, czekajcie, bo ktoś idzie chyba, a ja już tu kończę. Będziemy się zaraz kąpać do basenu. Jeżeli kimono jest jednokolorowe, to fajnie założyć sobie jakąś czarną koszulkę bordową. Wydaje mi się, że też to kimono do tej czarnej koszulki pasuje. Też teraz poluję na takie błękitne, piękne kimono, ale to już jak kupię, to wam pokażę. Też są fajne kremowe, białe, o. Także jeżeli chcemy się bardziej wyszczuplić na czarno, to taki akcent kwiatowy też myślę, że spoko wygląda. I kochani, to by było na tyle. Ja już wam dzisiaj dziękuję za ten filmik. Koniecznie zostawcie kciuka, czy takie filmy wam się podobają, a myślę, że będzie ich na kanale jeszcze więcej. Także pozdrawiam was serdecznie. Mua, buziaki. Pa!